Cześć, witam w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony budowie wiaty na samochód, zadaszenia wokół domu. W ostatnim materiale mogliście obejrzeć, jak montowaliśmy kotwy betonowe firmy Beto System. No i dzisiaj na tych kotwach będziemy ustawiali słupki pod wiatę. No i będziemy też montowali ocap i zobaczymy, ile tam się uda tej konstrukcji zrobić. Słupki pod wiatę są już przygotowane. Słupki zrobiliśmy z trzech skręconych desek. Deski po 4 cm prawie mają. Szerokość 14 cm. No i zostawiliśmy sobie też od razu taki wystawiony kawałek deski, gdzie czop, tak, gdzie będzie montowany ocap. Ocap będzie zrobiony w taki sam sposób, też ze skręconych czterech desek. Także najpierw zamontujemy słupki. No a później będziemy montowali belkę ocapową. No i najpierw zaczniemy od tego, że te wszystkie kotwy wymontujemy. Później je damy tam trochę towotu, żeby łatwiej się wkręcało. Przykręcimy słupki, ustawimy je i dopiero z grubsza wypionujemy i będziemy montowali wtedy ocap. A później całość będziemy jeszcze ustawiali. Dwa słupki już zamontowaliśmy wstępnie i sobie je powypieraliśmy z grubsza do pionu, ale to tylko z grubsza. Tak to wygląda. Od spodu przykręciliśmy ten metalowy element od kotwy. No i później cały słupek zamontowaliśmy. Jeden i drugi, skrajne słupki. Teraz jeszcze te dwa nam zostały, pokażę dokładnie, jak to robimy po kolei. Trochę oleju dajemy, żeby później lepiej się kręciło. Zawsze trochę po takim oleju lepiej to się będzie obracało, mniejsze tarcie. I tak samo na te gwinty daliśmy trochę towotu, żeby też się łatwiej obracało. O, żeby później w pionie ustawić. Jest różnica, dobra. To teraz przykręcamy. Czekaj. Trochę chyba niżej. Tak mniej więcej na środku słupka, nie? O, coś takiego? Dobra, przyłapiemy jedno. Kręty krótkie, 6-centymetrowe, ósemki. Troszkę spróbuję tam naprostować, na ile się da. No, tak to się nie kręci. No, jestem 7 mniej więcej. Tak jak teraz? Ustawiliśmy sobie wstępnie 4 słupki. Teraz, tak jak mówiłem, ten ocap będziemy skręcali też z trzech desek. Zaczniemy wycinanie od tych środkowych desek pomiędzy, czyli to tak jak tutaj się spojrzy na ten słupek, są trzy deski, będziemy wycinali te środkowe na ocap. No i wymiar na górze musi być równy wymiarowi na dole. Tutaj mniej więcej 3,43 wyszło. Mierzymy następny. Jaka tu jest odległość? 339. Zaczęliśmy już skręcanie ocapu. Na razie tutaj przykręciliśmy jeden taki segment. Trochę tam jest ocap wystawiony, pół metra mniej więcej. No i tu kolejne deski skręcamy do siebie. Dobra, i teraz o. No i pięknie. Wstępnie skręciliśmy sobie ocap. Dystanse między słupkami są ustawione tak, jak powinny być. No i teraz chcemy to wypoziomować. Dzięki tym właśnie regulowanym kotwom możemy to w łatwy sposób zrobić i przyjemny. Tutaj z tej strony ustawiliśmy sobie na drabinie laser. On jest słabo widoczny, ale coś tam widać.
No i teraz do tej kreski, do lasera będziemy sobie ustawiali wysokość słupka, będziemy regulowali, wkręcali, wykręcali i w ten sposób ustawimy poziom całego ocapu. O, idzie w dół ładnie. Jeszcze za 3 mm. Tutaj trzeba minimalnie jeszcze podnieść słupek, ale generalnie ta regulacja jest naprawdę super. Na takiej długości można złapać poziom, to wyrównać. Także jest to bardzo, bardzo praktyczne. No chyba już. Jeszcze troszkę. A tu na koniec po ustawieniu poziomu jeszcze dobrze jest skontrować śrubami. Nakrętkami. Nakrętkami. I wtedy wszystko się usztywnia. W takiej pozycji jak trzeba. Jest pięknie. Ustawiliśmy sobie jeszcze jeden słupek. Częściowo skręciliśmy też ocap małymi wkrętami. Teraz będzie trzeba jeszcze wszędzie ściskami to pościskać, tak jak robiliśmy słupki, po prostu ściskami ścisnąć i skręcić dużymi ciesielskimi wkrętami po ustawieniu też jeszcze takim końcowym pionu i poziomu, chociaż w zasadzie poziom jest już ustawiony. No i na dzisiaj to tyle. Następnego dnia, może jutro, będziemy się zabierali za konstrukcję werandy, no właśnie za dokończenie tego, no i może z tyłu też będziemy myśleli, jak zrobić konstrukcję. Drugi dzień zmagań z konstrukcją wiaty. Wszystkie słupki i tutaj ten ocap mamy już dokładnie ustawione i porobiliśmy takie wypórki tutaj o konstrukcję budynku, żeby to się trzymało w pionie. Nawet z takimi cienkimi wypórkami to już jest bardzo sztywne, bo jest po prostu wyparte o budynek. Także to już jest zrobione. Teraz zabieram się za wycinanie słupków, czopów słupków, które będą na werandzie. Wstępnie skręciliśmy już całą konstrukcję, tutaj front, tutaj będzie zabudowany, tutaj będzie wejście, a tam wjazd na samochód. Tutaj zrobiliśmy też taką poprzeczkę od strony tarasu, tu będzie albo przeszklenie, albo z pleksji, zobaczymy jeszcze. No i teraz jak już wszystko mamy na małych wkrętach skręcone, ustawione, wypoziomowane, wypionowane, to teraz skręcamy na czopach już takimi grubymi wkrętami. Jeszcze widać, że dociąga trochę, to wszystko ściąga. Także na każdym czopie, no i później też na środku tych poprzeczek poskręcamy. No i w zasadzie ta ramka będzie gotowa, można będzie się brać za krokwy. Konstrukcję dachu zaczniemy od krokiew tutaj, na tym najdłuższym odcinku. Zrobiliśmy sobie przymiar z deski calówki, taki wzorzec. Z obu stron pod odpowiednim kątem jest deska ścięta, tam jest zrobiony zamek też z tamtej strony. No i w pierwszym kroku obetniemy odpowiednią ilość krokiew do tej długości pod takim kątem, jak tutaj mamy to już wyznaczone, a później będziemy wycinali zamki. Wycięliśmy sobie już 11 krokiew według przymiaru na odpowiednią długość.
na ukośnicy to obcięliśmy. Z obu stron jest taki sam kąt. No i teraz musimy tutaj z tej strony wyciąć zamek. Tu musimy wyciąć zamek. No i spróbujemy takiej metody, którą gdzieś w internecie widziałem. Spięliśmy pasek paskiem i będziemy jednocześnie wszystkie krokwy wyciąć. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, taka metoda, i czy to będzie coś szybciej. No i tutaj po prostu zagłębiarką spróbuję to wyciąć. No dobra, tak to wyszło. Nie jest może idealnie, ale pewnie porównywalnie z tym, jakbyśmy każdy oddzielnie wycinali. Pewnie jest trochę szybciej. Także no, można próbować. Udało nam się jeszcze zamontować te najdłuższe krokwy. 11 sztuk. Trochę musieliśmy je z tamtej strony obcinać z długości. Po centymetr, 2 centymetry najwięcej. Bo się okazało, że widocznie ta ściana nie jest idealnie w pionie i po prostu potrzebne były trochę krótsze. No ale wyszło to nie najgorzej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następną relację. W następnym filmie będę pokazywał kontynuację prac nad konstrukcją dachu i może membrana oraz łaty i kontrłaty. Także do zobaczenia następnym razem.